Dzień dobry, Krzysztof Sylwanowicz. Dzisiaj taki radosny dzień. Radosny dzień z tego powodu, że przypomniałem sobie kolejny bardzo ważny dzisiaj dla mnie fakt. Fakt ze szkoły, no podstawowej chyba nawet. Ale przypomniałem go sobie dzisiaj i bardzo był mi pomocny i potrzebny do pewnych rozważań stereoskopowych. Stereoskopowych to takich rozważań o różnego rodzaju bryłach. I gdzieś to, o czym dzisiaj chciałem sobie przypomnieć, zapamiętać i powtórzyć, to było takie twierdzenie, już nie pamiętam czyje, pewnie też jakiegoś Pitagorasa albo kogoś takiego, Greka jakiegoś, który sobie patyczkiem na piasku pisał, bo się nudził i było mu gorąco i robił mniej więcej to samo co ja dzisiaj. Tak sobie przypomniałem takie twierdzenie po prostu, że suma kątów trójkąta to jest 180 stopni. To jest zaskakujące, jak się to o tym rozmyśla, zastanawia człowiek. To po prostu to aż dziwne, że tak jest. To jest naprawdę dziwne, że tak jest. Bo na przykład w takim trójkącie, tym tak zwanym raz, dwa, trzy, czyli jeden, dwa pierwiastek z pięciu, no to jest suma kątów jest 90, 60 i 30. Co znaczy 90, 60 i 30? To jest w sumie 90 i 90, a 90 i 90 to jest 180. I to jest. Teraz, jeżeli takie twierdzenie pada, że każdy trójkąt ma dokładnie taką samą sumę tych kątów, to jest niezwykłe, dlatego że trójkąty mogą być różne, różniste, tak powiem, nie, może nie jak dziurki, bo dziurki to są na świecie dziurki różne, kwadratowe i podłużne, ale trójkąty mają zawsze 180 stopni. Suma kątów trójkąta. I w tym momencie po co mi to w ogóle było potrzebne? Dlatego, że rozmyślałem o tym czworościanie. Czworościanie, czyli bryle składającej się z czterech trójkątów. Czterech trójkątów, czyli można powiedzieć piramidka o trójkątnej podstawie. I ta piramidka o trójkątnej podstawie to jak gdyby ma kulę opisaną na tym czworościenie, w czworościanie oraz kulę wpisaną w ten czworościan. Kula wpisana w ten czworościan styka się z podstawą, taką trójkątną, jedną z trójkątnych podstaw, każdą z trójkątnych podstaw styka się dokładnie w środku tej podstawy. I chciałem wyliczyć, bo tak, zastanawiałem się o tym świecie, myślałem o tym świecie czworościennym, to pomyślałem sobie tak, że góra w tym świecie czworościennym to na pewno ma tyle, ile ma promień kuli opisanej na tym czworościanie. Czyli po prostu jakieś tam R, można powiedzieć, albo A, nieważne już, jak go zwał, tak go zwał, natomiast to jest ta maksymalna odległość od środka ciężkości, środka masy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tą kulę wpisaną, to jaki ona ma promień? Żeby ten promień wyliczyć, no to nie jest takie proste, dlatego że jeżeli mamy tylko no, krawędź czworościanu, czyli tylko tą wielkość, która łączy rogi tego czworościanu, nie wiemy właśnie, czy one są powiązane. Czy powiązany jest promień kuli opisanej i kuli wpisanej. Wydawało mi się w pierwszej chwili, i to pewnie nie jest prawda,
Także już tutaj przestrzegam, że promień kuli opisanej to jest dokładnie tyle samo, jak krawędź czworościanu. To pewnie tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o kulę wpisaną, no to sobie ją zaczynam tak powoli wyobrażać jako tak. Jeżeli wezmę trójkąt o boku A, równoramienny i równoboczny, trzy kąty po 60 stopni, w sumie 180, to wtedy, jeżeli wierzchołek czworościanu połączyć z środkiem trójkąta przeciwległego do tego wierzchołka czworościanu, to przede wszystkim trzeba przeciąć tą kulę w taki sposób, jabłko na pół. Przeciąć na pół przede wszystkim i w związku z tym będzie już wiadomo, że jeden wierzchołek leży na... O, koniec. Cześć.